Hej, witajcie. Ciężki tydzień treningowy za nami. Co prawda zmniejszyłem sobie trochę wolumen treningowy, ale i tak było ciężko. Te 33 stopnie w cieniu były jeszcze do przeżycia. Gorzej było przy 44 na asfalcie, na podjazdach. Ale ostatnio spadło trochę deszczu. Temperatura się uspokoiła i można przyjemniej trochę pośmigać. Ale jedna rzecz pozostała bardzo gorąca. Bardzo, bardzo gorąca i to jest zestaw kółek, który mam wrzucony w tym momencie. Świeżutki, cieplutki zestaw kółek od Evan Light, koła New Disc Silver Grey o profilu 38. I o nich dzisiaj. Lecimy. Pamiętajcie o rabatach dla widzów kanału WGRG na opony, koła, szczegóły w opisie tego filmu. Lecimy dalej. Ok, przyjrzyjmy się bliżej tym kółkom Evan Light New Disc o profilu 38. Świeżutki, cieplutki zestaw od ekipy Lemon Bike. Bardzo przyjemne kółka. Profil 38, mój ulubiony profil. Opona 25, moja ulubiona opona. IRC Formula Pro. I cóż, tubeless oczywiście. Piękne malowanie Silver Grey. Bardzo mi się podoba to malowanie. To jest taki połyskujący czarny z szarymi logotypami. Bardzo mi to przypomina malowanie Dura Ace'ów. Pięknie się prezentuje. Teraz trochę liczb. Wewnętrzna szerokość tych obręczy 21. Jak już jesteśmy przy Dura Ace'ach, to Dura Ace mają nie wiadomo dlaczego 17 wewnętrznej szerokości w wersji tubeless, co jest trochę słabe, bo ta opona nie układa się ładnie z obręczą. Tak dla porównania, trend na przykład w kołach Envy jest w stronę jeszcze większych wartości 23, aczkolwiek też trzeba mieć na względzie, że rekomendowana szerokość opony przy tych większych szerokościach powyżej 21 to jest już opona 28, co nie do końca wszystkim odpowiada. Dla mnie opona 25 sprawdza się lepiej, jest po prostu szybsza, lżejsza, lepiej się toczy. Na pewno 28 ma lepszą trakcję i tak dalej, więc może na jakieś wyścigi typu kryterium. Ale tutaj mam 25, co z szerokością wewnętrzną 21 daje bardzo przyjemny układ. Naprawdę bardzo ładnie zgrywa się ta opona z obręczą i kształt obręczy jest, to nie jest takie U, to jest bardziej troszkę w stronę V, ale też nie jest taki ostry, więc to jest coś pomiędzy V a U. Tak tyle literek. Co jeszcze jest bardzo ciekawe, to, że większość producentów robi obręcze z takim zakończeniem rantu dosyć kanciastym i zauważyłem, że w tych obręczach ten rant schodzi jakby w stronę opony. Nie ma takiego uskoku pomiędzy obręczą a oponą, co daje bardzo gładkie przejście, mimo że to nie jest hookless. Gdyby to było hookless, to wow, ale jest naprawdę gładziutko. Mamy bardzo ładny stosunek szerokości opony do szerokości obręczy. Szerokość zewnętrzna obręczy to jest w najszerszym punkcie 30. I to, na co warto uważać, to też jest fakt, że większość producentów podaje właśnie zewnętrzną szerokość obręczy w najszerszym jej punkcie, w najszerszej części. Czyli gdzieś tutaj będziemy mieli 30, tutaj będzie trochę mniej. Trzeba o tym pamiętać, jeżeli czytamy cyferki, ale tutaj i tak jest szerzej niż szerokość opony,
więc mamy ten stosunek 95% szerokości opony do obręczy zachowany. Bardzo ładnie to się wszystko układa w elegancki, aerodynamiczny kształt. Jeżeli chodzi o wagę tych kółek razem z oponami, bo porównywałem wagę razem z oponami z moimi kółkami SLR Gianta, są o 9 gram cięższe niż kółka SLR o profilu 42, ale tamte obręcze są węższe, więc tutaj mamy większą szerokość obręczy i mimo że jest 38, to tu jest szerzej, więc materiału wychodzi na to samo, nie? Najprawdopodobniej opony w SLR-ach mam trochę bardziej zajechane, bo tutaj są opony nówki sztuki. Może stąd się wzięło to 9 gramów. W ogóle nie ma to znaczenia. Dużo lepszy profil, dużo lepszy profil niż w SLR-ach. Tych SLR-ach z 2020 roku. Te obręcze są lepsze. W sensie profilu, w sensie aerodynamiki. No i prezentują się pięknie. Także będę sobie na nich śmigał. Jeżeli chodzi o piasty, to jest standard, czyli DT Swiss 350, bardzo solidne. Kręcą się ok. Są moim zdaniem przesadnie oizolowane, ale tak jak mówię, są bardzo solidne. Ratchet, to jest super sprawa. I tak to się prezentuje. Cóż, więcej wkrótce. Prezentuje się całkiem ładnie moim zdaniem. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Będę się woził z przyjemnością na tych kółkach. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Czołem, hej!